Tomek. Serdecznie witam w Katowicach na osiedlu Witosa. To już kolejna seria spotkań Ligi U14. Młodzicy starsi, rocznik 2000. Pogoń awansuje do dywizji A. O kadetach nie wspominam. Gramy z Katowicami. Drużyną pana Jarka, tu jako koordynator, obserwator. A ja teraz się zapytam, bo znam chłopaka i nie umiem go skojarzyć, ten twój trener. On gdzie grał? No, super, GTK Gliwice. Ale ciemno samo się na tej sali, daj spokój. Żeby było jasno, trzeba płacić. No dobra, no ale to przecież nie ma, to nie kostnica i no obiekt sportowy. Na SKM-a to wrzucisz. No wrzuca jeden filmik, chcesz pofilmować? A pomożecie materace ponosić. W zasadzie 30% zniżki do sklepu koszykarza i po 50 zł. Upustów, a co? Chłopcy dopiero z Katowic się uczą grać w koszykówkę. Wszystko przed nimi. Jak przyjedziecie do Rudy Śląskiej na rewanż, albo byliście już? Co? To jest rewanż. To pamiętasz u nas światło, jakie jest w Rudzie, nie? Tam są luksy. Na tej hali już za niedługo turniej barburkowy. Ale jak... kogo? Myślisz, że się zakwalifikujesz? Ale ty też chcesz mi się z tym światłem zrobić, bo naprawdę jest ciemno. To wystarczy zmienić lampę. Słuchajcie, ja się ostatnio kupił lampę. Pierwszy raz w życiu widziałem w sklepie lampę. Jest to energooszczędny, która bierze tylko 30 W, a świeci jak 300. I ona jeden dzień ją na mnie z ręki wyleciała, by się trzaskała. A ja za nią zapłacił 50 zł. Jak ją w pokoju oświecił dwa zegar normalnie. 300 daje światła, a bierze tylko 30 W. Wiesz, tutaj tylko te energooszczędne, nie? Kadecie już pograją, już kadecie namieszają chłopaki. Pana, jak na ciebie mówią JJ, nie? Pana JJ-a. Teraz chłopcy badali, że już półfinały tu będą. Kadeci twoi. Ja bym wolał jechać na ćwierćfinały. Dobra, idę tam do tutaj troszkę na grobę. Nam ile jeszcze zostało meczu do zakończenia tej pierwszej serii spotkań eliminacji?
Dwa spotkania, nie? Z Chorzowym jeszcze zaległy? Jutro z Chorzowym. No. Z Chorzowym nie możemy przegrać. Ustalcie krycie jeszcze. Drugie miejsce. Ustalcie krycie. 8. Ustalcie krycie. 12. My jak przepracujemy dobrze jeszcze tym święta, to się będziemy bić o pierwsza czwórka. A hawajskie koszule niech się liczą. To na razie tyle. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam na serwisu koszykówki młodzieżowej z Gminy Śląskiej U14. Z Witosa pozdrawiam z Gminy.